Tak. Kerbitek uziemiony. A my jedziemy po inną maszynę. Za chwilę wam opowiem. Jesteśmy w trasie. Jedziemy sobie do Zabrza obejrzeć nową maszynę lub nawet kupić, bo bardziej jadę z zamiarem kupna. Po kolei. Tu mam trójniczek. Dzisiaj byłem sobie zrobić, no zamówiłem te nowe przewody do pompy. Co mi się kurde tam jeden ukręcił, ogólnie dwa dałem do zrobienia, bo ten drugi też taki był lichy. Jutro będą do odbioru, pompa jeszcze nie wiem kiedy będzie zregenerowana. Jak ją odbiorę i się dowiem co było nie tak, zrobimy filmik, dam wam znać. A teraz tak, propos nowej maszyny. Wiem, co niektórzy by sobie mogli powiedzieć, kurde, za każdym razem jak się coś zdupcy, to sobie kupisz nową. No nie. Ale, że tak powiem, siedziałem sobie wczoraj, oglądałem te ogłoszenia. No i znalazłem taką ładną, to jest MXT, jak dobrze pamiętam. 12, już ta nowa, z tymi okrągłymi lampeczkami, nie z tymi kwadratowymi. No to napisałem do typa, że chciałbym podjechać ją zobaczyć. Powiedział, że spoko, spoko, po 18. Zegarek mam jeszcze nie przestawiony, ale jest za 5. 18 i jedziemy do Zabrza ją obejrzeć. Jedyny minus to taki, że jest żółta, a nie zielona. Ale ma ponoć widły, ma tego łychę, ale nie krokodyl, stała, jak dobrze kojarzę. No i jakaś tam wąska do kopania, nie? Opony ponoć nówki sztuki. Obadamy, co to facet ma do sprzedania. Już przez telefon udało mi się troszeczkę utargować, ale i tak wszelkie targi będą przy zakupie, nie? No, facet tam można przez telefon targować, jak się jeszcze maszyny do końca nie widziało i na zdjęciach. No, jadę, zobaczymy, czy gościu będzie chciał, żeby można nagrywać tego, jak nie, to nie, jak tak, to tak i potem się odezwę. I co to więcej mówić? Tak, kupiłem. O Boże Święty. I najlepsze jest to, że jeszcze dzisiaj będzie na placu. Powiem tak, za maszynę zapłaciłem normalną cenę. Dowóz w gratisie, że tak to ujmę. Później wam ją pokażę. No i zapomniałem dodać, że to jest MTX, nie? Bo ja nie wiem teraz, czy mówiłem MXT czy MTX. MTX to jest 12. Będzie stała później za kerbitkiem. Kochana moja taka. Pszczółka moja będzie. Powiem tak, nie chcę mi się wyłazić, bo jest ciulata pogoda. Tu jest kerbitek. A naprzeciwko mnie stoi nowy sprzęt. Aha. Dobra, nie ma co. Patrzcie, jaki on jest piękny. Dobre wydane 150 zł będzie stał, kurde. Nowa maszyna.